Siema, tutaj ja. Dzisiaj będziemy przeglądać głupich ludzi znowu, bo tak. Kochani, mam nadzieję, że wam brakowało głupich ludzi w internecie. Po to tu jestem, żeby wam ich dostarczyć. Na pewno nie spotykacie na co dzień głupich ludzi. Nie ma głupich ludzi na świecie. Są tylko w internecie. Specjalna prośba spod mojej paszki, a... Weź daj lajka, jeżeli ci się odcinek spodoba. Będę wiedział, czy kontynuować tę serię, bo już strasznie dużo odcinków nagrałem z tego. A jak na razie chodź. Lubisz być pod nogi mojego przyjaciela? Jej stopy zapach jest bardzo inteligentny. Lubisz być pod nogi mojego przyjaciela? Miałem kiedyś spotkanie z prezesem jednej ze firm, ale musiał gdzieś wyjechać i powiedziano mi, że do sali konferencyjnej przyjdzie dyrektor handlowy. Chodzi młody facet i podaje mi rękę i mówi: siemaszko, siemaszko. To byłem ja. To ja przysięgam, nie wiem do dzisiaj dlaczego myślałem, że się wita. Mówię mu: siema. On tak poważnie na mnie patrzy, dodaje: Robert, siemaszko. Ja trzymam to jego dłoń i odpowiadam: Roxana, siema. Dobre, dobre, podoba mi. Cześć, hej, fajna jesteś. Wiem. Cringe! Lubisz rozkazywać? Tak. Spierdaj. Ty spierdaj, Twoja matka jest tak gruba, że spada z obu stron łóżka. Ile razy już usłyszałem to zdanie. Cześć Tomek, tu mama Pawła. On jest w łazience, uważam tego typu żarty za bardzo obraźliwe. O Boże! Bardzo przepraszam panią! Nic się nie stało, tylko pamiętaj! Twoja matka jest tak stara, że wisi Jezusowi 5 zł! Chyba chce umrzeć. Księżyc jest ważniejszy od słońca, ponieważ świeci w nocy, kiedy jest ciemno, w przeciwieństwie do słońca, które świeci w dzień, mimo tego, że jest jasno. Tak. Proszę o pomoc. Szukam pani na obszczyżenie, czy tam obszczanie na początku, 10-letniego syna. Szukam pani na obszczanie mojego 10-letniego syna. Na obszczyzenie 10... Teraz to czytam, że obrzezanie, biedny 10-latek. Obszczyzenie 10-letniego syna do włosów ścięcia z podejściem do małych i średnich dzieci i nie żadna blachara tania. Jak ja tylko zobaczę fryzjerkę blacharę! Czy pudernica, normalna pani, która wie jak dziecko potraktować, które się bojało fryzjera. Źle doświadczenie jak był mały. Bo trzeba nie obcinać uszu swojemu synowi. Co jeśli bym zerwał z tobą przez SMS? Byłbyś skończonym dupkiem. Okej, okay, możemy się spotkać? Mrówka z Darłowa. Naprawdę jest jakiś sklep, który nazywa się Mrówka z Darłowa? Wow. Witam, zakupiłem dzieciu państwa basen. Dzień dobry, chciałem zareklamować basen. Jakby woda się wylewa. Na opakowaniu był on napełniony wodą i trzema ludźmi. Jestem bardzo rozczarowany, ponieważ basen w środku był bez wody, a co najgorsze, bez ludzi. Żądam zwrotów kosztów! Na zdjęciu były trzy piękne blondynki. Gdzie moje blondynki w basenie? Dzień dobry, ludzi może pan odebrać w punkcie obsługi klienta. Po wodę proszę się zgłosić na magazyn numer 1. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Słuchajcie, to jest godne podziwu, słuchajcie. Firma Mrówka z Darłowa, polecam. Byłaś na otwarciu? Jakim otwarciu? Parasola w Ludzie, którzy są standardowo cringy w najbardziej polski sposób, powinno się zamykać we specjalnych enklawach i dopuszczać ich do reszty społeczeństwa. Ładnie wyszłaś, co to jest? Szmata. Bardzo ładne o pracę. Ładne, sorry, piszę z napleta. Tableta. Hornet, dobrze. Dwa pokoje osiedle za ciszę, może być na burdel. No i sprawa postawiona jasno, no. Komputer, cena podlega negocjacji, co pan proponuje? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ej, czy to jest Nokia Lumia w ogóle? Tak, to są SMS-y z Nokia Lumia. Kiedyś był taki telefon, jakby co. To co wam tam zadania dają? Z informatyki na Minecraft mam zrobić labirynt. Ha, 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 dobre, ha, 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 no, 4 dni mam. Serio, wam takie zadanie dali? No tak, no tak. To brzmi jak przyszłość. W sensie, 10 lat temu, gdy wyszedł Minecraft, mogłem nawet takie coś powiedzieć. Będę za godzinę. Tęsknię za tobą, mój najdroższy. Każda chwila rozłąki sprawia, że moja miłość do ciebie staje się jeszcze silniejsza. Ja też. Weź się bardziej wysil. Skąd wiesz, że sram? Kocham cię, skarpeczku, mój najdroższy dziubuszu, ty mój XD. A psik! Co jest? Co jest? Sorka, jestem uczony na p***nie. Bardzo dobrze. Weź przestań, ja takich słodkich wiadomości nie piszę, bo to cringe. Tak, kochanie? XD! A ty wolna XD? Tak, wolna XD. Dziwny XD. Czemu? Gdzie jest XD? Gdzie jest XD? Bo kobiety zwykle na łańcuch do kuchni, a nie słyszałem o wolnej hodowli. Lol. Czemu czuję gówno? Cześć Angela, cieszę się, że się poznaliśmy, a twoja mama to jest fajna. I ma miły głos. Fajnie się nie słucha. Problem tkwi w tym, że my się nie poznaliśmy. A jeżeli moja mama jest taka fajna, to pisz do niej. PS, jak krzyczy, to już się jej tak fajnie nie słucha. Miłego! O Boże, nie ma mnie w domu. To kogo przeleciałem? Nie wiem. A psa masz? No dwa. O kurcze! A myślałem, że byłaś z koleżanką. W tej serii są czasami takie tryhardy, które próbują być zabawne. A mi się po prostu już nie chce żyć, no. Ty i mózg, dwie rzeczy, które do siebie nie pasują. Tak jak ty i ładny ryj. Uczy się wyzywać.
Ja wyzywam się dużo lepiej. Czekam, aż jakiś youtuber mnie powyzywa. Zobaczycie, jak dobrze wyzywam. A jakbym długo nie wracała, to byś przyjechał sprawdzić, czy się u mnie utopiłam w kiblu? Dzwoniłem do twojej mamy, czy wszystko w porządku. Powiedziała, że srasz, XD. Haha, to okej. Okay. Czemu macie niebieskie serduszka? To jest niepokojące. Po co? Czemu tylko niebieskie serduszka? Co to za miłość smurfów? Wciąż głodny? Jadłeś u śniadanie. Chcę więcej śniadania. Zrobi się gruby. Co to jest gruby? Staje się taki, gdy jest za dużo jedzenia. Gruby brzmi zajebiście, chcę być gruby. A, dobra, teraz widzę, że pies. Pies. Ktoś napisał, w sensie ktoś wziął i napisał coś takiego. Czy jadł ktoś grzyby halucynogenne i czy warto raz próbować? Proszę o szczere pytania. Nie warto. My zdajemy raz znaleźliśmy w lesie kilka, zjedliśmy, ale nie było żadnych efektów, więc wsiedliśmy na swoje jednorożce i... O Jezu Chryste! Wyobraź sobie iść 2 kilometry, żeby znieść jajo i okazuje się, że to Magikarp. O Jezu, a tu Magikarp podpisuje. Wyobraź sobie czekać 9 miesięcy na poród i okazuje się, że to ty. Dobrze in his face. Błona dziewicza. Błona dziewicza. Ta ta ta. Błona dziewicza. Ta ta ta. Czy jak mam penisa długości mniej więcej 9 do 10 cm. Przepraszam, to nie jest zabawne, ludzie mają takie siaki. No. Przebiję błonę dziewiczą. Tak, ale musisz wziąć rozpęd. Czekajcie. Incoming. Wydaje mi się, że musi wziąć przedłużacz. Na dobre rady przyjaciół z internetu zawsze możesz liczyć. To nie jest ani trochę zabawne, to jest kompletnie żałosne. I sram na te demotywatory czy inne gówno, które to zrobiło. Właśnie policzyłem, ważę 100 kilo. Co policzyłeś? Jak to policzyłeś, że masz 100 kilo? Słuchaj, bo jedną matrację też dodałem sobie, pomnożyłem, podzieliłem, pierwiastek, potęga. Wyszło mi 100 kilo. I zjadłem 800 gramów pierogów. Czyni mnie to w 0,8% pierogiem. Jest 4 w nocy. Ładne niemiki. Co robić, że spotkałem ładną Niemkę? Zmienić dealera. A bo wiecie... Powiecie. Nie ma ładnych Niemek. Ty, nie powiedzieć, czy to Niemiec, to nie zobaczycie ładnej kobiety. To tak samo jak przyjdziesz do Polski, nie znajdziesz żadnej mądrej osoby. Do chłopaków! O. To prawda, że wam po przebudzeniu stoi cały śrubokręt? Nie, stoi tylko połowa, a połowa tańczy salsę. Internauci szybko wprowadzą każdego w dorosłość. Szybka edukacja seksualna z naruciakiem. Chłopcy na etapie dojrzewania, ale również i później, mają tak zwany wzwód poranny. Polega to na tym, że mają wzwód poranny. Utrudnia to trochę życie, bo chce ci się siusiu, a musisz poczekać i tyle. I właśnie zostałem zdemotyzowany. Wasz seksmaster jest zawsze gotowy. Pamiętajcie, żebyście mnie zapytać. Czy też za trochę ohydne uważa staruszki rodzące skamieniałe po... Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się wam on spodobał, to z całą pewnością nie powinniście dawać łapki w górę. Do zobaczenia niedługo, kiedyś, w niedalekiej przyszłości. Ja na razie